skończyliście już wszystkie najnowsze części Hitmana wraz z dodatkami i nie wiecie, co ze sobą zrobić. Stoi przed wami perspektywa długiego oczekiwania na Hitmana 4 i bezsenne noce, w których będziecie ściskać swoją długo nieużywaną garotę. Mam dla was dobrą wiadomość. Z końcem stycznia do gry Hitman został dodany tryb Freelancer, który był tym wszystkim, co już widziałam w grze Hitman, ale jednocześnie wszystkim, czego jeszcze nie widziałam w grze Hitman. Kiedy pierwszy raz uruchamiałam tryb Freelancer w grze, byłam pewna, że pogram sobie w niego może kilka godzin i to będzie wszystko. Jednak po kolejnej nocy, którą doskonale opisuje ten oto mem, wiem, że wrócę do tego trybu jeszcze nie jeden raz. Zacznijmy zatem od tego, że tryb gry Freelancer to zabawa zdecydowanie dla ludzi, którzy lubią rzucić sobie wyzwanie. A konkretnie jest to wyzwanie w postaci light roguelike'owego trybu rozgrywki Hitmanie. Tak, znowu sobie to zrobiłam i gram ponownie w roguelike'a, chociaż ich w sumie teoretycznie nie znoszę. Co ja zrobię, że lubię sobie po prostu czasem pocierpieć? Jest to bowiem tryb, który pozwoli wam ponownie rozegrać ulubione misje z poprzednich odsłon, ale tym razem nie będzie to dokładnie taka sama rozgrywka i nie będziecie mogli się do niej przygotować wielogodzinnymi testami różnych podejść do tego samego przeciwnika. W tej przygodzie agent 47 stara się rozwiązać sprawę międzynarodowego syndykatu przestępczego, rekrutującego operatorów spośród zwykłych ludzi. Za każdym razem cel na mapie jest losowy, tak samo jak ich ilość oraz miejsce startu misji oraz sugerowana forma eliminacji. W związku z tak dużą ilością zmiennych, każda rozgrywka wygląda nieco inaczej i cała misja może pójść niezwykle gładko lub szalenie trudno. Jest to zarówno coś, co wywołuje niesamowitą satysfakcję, kiedy pomimo naprawdę ciężkiego startu misji jednak uda wam się wyeliminować cel, lub też jednocześnie jest to powód do ogromnej frustracji, kiedy wylądujecie w samym sercu gniazda żmij przestępczej organizacji i w ciągu kilku pierwszych minut zginiecie, bo dosłownie ładujecie się w łapy wroga. Aby jednak nie było tak gorzko, zdarza się też niejednokrotnie, że zaczynacie misję dosłownie tuż obok swojego celu, a cała misja może wam zająć zaledwie kilka minut. Jako że rozrywka ma formę roguelike'ową, utrudnień jest znacznie więcej. Podstawowym i największym jest fakt, że niepowodzenie misji niestety kończy fragment kampanii i wraca nas do samego początku. Na szczęście jest tu pewna taryfa ulgowa. Cała kampania jest podzielona na segmenty, po 3, potem 4, kolejno 5 i 6 misji do zakończenia. Jeżeli w trakcie tego segmentu jedna misja nam się nie powiedzie, wracamy do kryjówki i dostajemy informację o wzmożonej ostrożności syndykatu. Możemy jednak kontynuować rozgrywkę w danym segmencie. Wówczas kolejny teren jednak, na którym startujemy, ma zwiększony poziom zagrożenia. Oznacza to wprawdzie więcej problemów z ukryciem się i ewentualnym wyeliminowaniem celów, ale jednocześnie daje nam to satysfakcję, że nie musimy zaczynać wszystkiego od początku. Zatem te pomniejsze misje mają dla nas pewną ulgę, jednak najważniejsza jest w tej rozgrywce finałowa misja w każdym segmencie, bowiem wymusza ona na nas niestety samodzielne zlokalizowanie i wykrycie, kogo należy wyeliminować na podstawie kilku informacji, jakie otrzymujemy na samym początku misji. I sądząc po ilości osób, jakie wyeliminowałam w trakcie rozgrywki Hitman Freelancer, przeciętny szef syndykatu ma czarne włosy, nosi czapkę, nosi naszyjnik i lubi sobie zjeść. Bardzo dokładny opis. Ponieważ za każdym razem jest to kilka osób do zlokalizowania i sprawdzenia, nie zawsze nasza ocena może się powieść. Jeżeli narobimy za dużo zamieszania, eliminując kolejne osoby, które nie są szefami syndykatów i nie będziemy ukrywać swoich zbrodni, to dojdzie do sytuacji, w której nasz podejrzany zacznie uciekać. Niestety zarazem z kilkoma innymi podejrzanymi w różnych kierunkach. Wówczas mamy dosłownie kilkanaście sekund do minuty na wychwycenie naszego podejrzanego i skręcenie mu karku lub odstrzelenie. Na 99% nasza misja jest wówczas spalona, ale nawet w tak trudnej sytuacji udało mi się dosłownie w trakcie ułamka sekundy przed ucieczką mojego celu zakończyć misję powodzeniem. Więc w sumie nie jest źle, ale przyznam, że jest to niesamowicie trudne. A bardziej jest to nawet łód szczęścia niż pewnik. Jednocześnie należy pamiętać, że ta ostatnia misja z całego segmentu jest absolutnie najważniejsza. Jeżeli ta misja się nam nie powiedzie, to niestety w tym momencie, zgodnie z zasadami roguelike'a, wracamy do początku. Jednak jeżeli dany segment w grze ukończymy z powodzeniem, a przechodzimy do kolejnego i jest to ten rodzaj roguelike'a, w którym ja osobiście mogę grać. Od czasu do czasu oczywiście. Nie musimy bowiem w tym momencie zaczynać gry od nowa, tylko tym razem zaczynamy ją od początku, od ostatniego rozpoczętego segmentu. Co boli znacznie mniej, ale wciąż boli, jeżeli spartolicie na przykład piątą misję z sześciu.
Jednak na osłodę tej sytuacji jest kilka elementów, które z powodzeniem powinny Was nakręcać do dalszej gry. Po pierwsze, nawet jeżeli przegracie misję, wciąż otrzymujecie punkty doświadczenia. Wprawdzie znacznie mniej niż kiedy misja zakończyłaby się powodzeniem, jeszcze dodatkowo udałoby się Wam wykonać dodatkowe cele misji, ale wciąż. Nieustannie podnoszący się poziom Hitmana pozwala Wam odblokować dostęp do coraz to nowych pokoi w schronieniu 47, takich jak niesamowicie ekskluzywna toaleta mniej więcej na 5 poziomie. Spokojnie, później jest zdecydowanie lepiej, bo otrzymujemy bar, w którym możemy zatopić się w melancholijnym rozmyślaniu o kolejnych zleceniach, aż po odblokowanie całkiem konkretnej chaty na wyższym piętrze, w której możemy oddać się popijaniu wina lub innym pasjonującym zajęciom jak czyszczenie blatów po dokonaniu egzekucji na naszym obiedzie. Dodatkowo pamiętajcie, aby podczas przeszesywania terenów misji nie opuszczać porozrzucanych na terenie skrzyń, aby po zakończeniu jej z sukcesem odkładać je w kryjówce. Broń palna dalekiego zasięgu, czy też broń biała, a także bomby albo różnego rodzaju ostre przedmioty, które są odłożone na potem, z powodzeniem przydadzą nam się w dalszych etapach rozgrywki, gdy będziemy mogli dobrać ją do mapy i wymaganych dodatkowych celów. I ponownie niestety misja zakończona niepowodzeniem powoduje, że tracimy zebrany w trakcie misji ekwipunek, więc należy naprawdę uważać lub polegać na tym, co znajdziemy na miejscu. Tak samo po zakończeniu kolejnych segmentów całej kampanii otrzymujemy tak zwane specjalne skrzynie, w której znajdziemy zdecydowanie bardziej ekskluzywny sprzęt do eliminacji naszych celów, głównie bardzo ciekawą broń palną, którą potem możemy kolekcjonować pięknie w naszych gablotach. I chociaż jest to w sumie banalny aspekt tej gry, że możemy po prostu kolekcjonować elementy, które pozwolą nam eliminować cele i zabijać, to jest w tym fajny aspekt kolekcjonerski, który skłania nas do przechodzenia misji raz za razem i przeszukiwania zarówno skrzyni, jak i znalezionych na mapie sejfów, bo po prostu ładnie się patrzy na tą powiększającą się kolekcję broni. Jednak nie ma co ukrywać, początki w Hitman Freelancer potrafią być ciężkie. Brak broni, losowość wyrzucania agenta 47 w różnych miejscach mapy powoduje, że czasem dosłownie nie ma jak wyeliminować celu z tym, co mamy w rękach, więc nasze szare komórki będą musiały działać na najwyższych obrotach. Albo czasami możecie po prostu zadziałać jak typowy Leroy Jenkins. Huzia na juzia, biegniecie przed siebie, zabijacie, a potem uciekacie bardzo szybko w nadziei, że nikt was do tego momentu nie zastrzeli. Chociaż jest to bardzo nieprofesjonalne, myślę, zachowanie jak na Hitmana, ale czasami działa. Hitman Freelancer to jedna z tych gier, która będzie was ciągnąć za sobą w głąb jak ruchome piaski. Im bardziej będziecie się szarpać, tym bardziej będziecie wsiąkać w ten klimat. Świetne mapy, które mam wrażenie za każdym razem odkrywam od nowa, znajdując tam nowe przejścia i możliwości. Losowość celów, przez co każde podejście do mapy jest unikatowe, ale też czasami bardzo frustrujące. Jednak jest to irytacja tego zdrowego rodzaju, która wyzywa wasze szare komórki do wysiłku i nawet jeżeli sprawa jest z góry przegrana, to jeżeli macie w sobie ten gen, który nakazuje wam zagrać jeszcze raz, bo tym razem się uda, u mnie to zdecydowanie działa. Nie wiem jak u was. Zdecydowanie polecam tą grę każdej osobie, która lubi czasem się wkurzyć, ale lubi też dopracowywać swoje podejścia. Z każdym kolejnym podejściem jest nieco łatwiej, poznajecie mapę, zaczynacie się coraz szybciej orientować, za kogo możecie się przebrać i jak najbardziej skutecznie podejść swojego przeciwnika. Za każdym razem jest to nieco inne podejście, przez co jest to bardzo atrakcyjna forma rozgrywki, bo po prostu się nie nudzi. A te małe elementy, które pozwalają nam kolekcjonować broń, albo na przykład rozbudowywać naszą bazę Hitmana, powodują tylko, że coraz bardziej się wciągamy i coraz bardziej. Zatem moja misja na dziś została spełniona. Hitman Freelancer czeka na was, możecie spróbować, tylko potem nie przychodźcie do mnie, że spędziliście ostatnie 5 nocy próbując przejść 3 te same misje. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, a jeżeli już mieliście okazję, to możecie napisać w komentarzach, czy ten tryb się wam podobał, czy wróciliście do Hitmana ponownie dzięki tej recenzji, czy być może w ogóle się nie interesujecie Hitmanem i po prostu przyszliście się dowiedzieć, że jest taki tryb. Bez względu na to, czy lubicie Hitmana, czy nie, cieszę się, że tutaj jesteście. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie tej recenzji. Mam nadzieję, że wam się ona podobała. A jeżeli tak, to możecie zostawić jeden celujący kciuk w górę, jeden dzwoneczek, najlepiej dodatkowo subskrypcję, a także możecie udostępnić to wideo, jeżeli tylko macie ochotę, aby więcej tych subskrypcji i więcej tych lajków się pojawiło. Dzięki raz jeszcze za oglądanie i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnej recenzji gry. Ale w międzyczasie pamiętajcie, aby pograć sobie w coś fajnego. Tymczasem ja wracam na misję, bo słyszałam, że gdzieś w okolicy kręci się jeden z członków syndykatu. Moja garota już jest gotowa. Cześć!